Nad wejściem do naszego klasztoru karmelitów w Krakowie widnieje napis w języku łacińskim Per Angusta ad Augusta. Ten napis możemy przetłumaczyć w następujący sposób. Droga do świętości, do zbawienia, do nieba jest trudną, wymagającą drogą. Brama do nieba jest wąską bramą, przez którą możemy wejść, jeżeli rzeczywiście dokonamy największych wyrzeczeń, poświęceń. I prawdę zawartą w tym stwierdzeniu potwierdza na przykład błogosławionego ojca Hilarego Pawła Januszewskiego oraz wielu innych męczenników z II wojny światowej, w tym także innych karmelitów. Błogosławiony ojciec Hilary Paweł Januszewski poświęcił swoje życie dla innych i tak jak wielu innych męczenników II wojny światowej, był nie tyle męczennikiem za wiarę, ale męczennikiem z miłości. To z miłości do drugiego człowieka ofiarował swoje życie. Na początku, kiedy przyszli tutaj do Krakowa gestapowcy, aby aresztować zakonników, on ofiarował swoje życie za innych. Później, pod koniec pobytu w obozie, także ofiarował swoje życie za innych, za tych, którzy cierpieli. I myślę, że właśnie w tym względzie przykład błogosławionego ojca Hilarego i innych męczenników II wojny światowej jest nadal aktualny. Także i dzisiaj potrzeba takich męczenników miłości. Takich ludzi, którzy będą gotowi ofiarować coś z siebie dla drugiego człowieka. Paweł Januszewski urodził się 11 czerwca 1907 roku we wsi Krajenki należącej do parafii Chrystusa Króla w Jeleńczu w powiecie tucholskim. W drugim dniu po urodzeniu rodzice przynieśli go do kościoła parafialnego, gdzie został ochrzczony. I tak włączono go przez chrzest święty w tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, czego doświadczał i czemu był wierny przez całe swoje życie. Marcin i Maria Januszewcy, jego rodzice, byli ubogimi wyrobnikami, którzy bardzo dbali o wychowanie swoich dzieci w duchu pobożności i troski o głęboką wiarę. Rodzina była bardzo skromna, bogobojna. Rodzina była biedna, pracowali u Niemca. Ciężkie było życie przed wojną, także on nie miał warunków na kształcenie się. Pamiętam, jak rodzice mówili w domu, że on w lecie pracuje, a w zimie uczy się. Była to biedna rodzina, rodzina robotników, ale bardzo pobożna, że wychowała swojego syna, że wstąpił do zakonu. W roku 1915 rodzina Januszewskich, licząca 10 dzieci, przeprowadziła się do Gręblina, gdzie Marcin Januszewski wraz z najstarszym synem Franciszkiem podjął pracę w majątku niemieckiego gospodarza Jana Tejla. Z tym miejscem należącym do parafii w Wielkim Garcu związane było dalsze ich życie. W Gręblinie Paweł Januszewski ukończył szkołę podstawową. W latach 1922-24 przebywał w celu kontynuowania edukacji w gimnazjum w Sucharach. Ze względu na biedę i brak środków finansowych na dalszą naukę, po ukończeniu drugiej klasy wrócił do rodzinnego Gręblina. Jego edukacją zajęła się starsza siostra Marta, która będąc nauczycielką zrealizowała z nim indywidualnie materiał nauczania trzeciej klasy gimnazjum. Od 1 kwietnia 1925 roku do 22 lipca 1926 roku przebywał w zakładzie wychowawczym księży Michalitów w Pawlikowicach. Tam ukończył czwartą klasę gimnazjum. Następnie pracował i mieszkał w Krakowie, przygotowując się równocześnie do matury. Był to czas dojrzewania w nim decyzji o pójściu za Jezusem i jego matką w zakonie karmelitańskim. W stanie kapłańskim upatrywał drogę swojego życia.
Kolejne lata życia Pawła Januszewskiego związane były ściśle z zakonem braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. W zachowanej do dzisiaj prośbie o przyjęcie do zakonu napisał: czując od dzieciństwa nieodpartą chęć wstąpienia do stanu duchownego, postanawiam pójść za głosem serca i poświęcić się na służbę Bogu, wstępując do zakonu. Mam 20 lat, ale od tej chwili pragnę żyć tylko dla Boga. Do Karmelu został przyjęty 20 września 1927 roku i przyjął imię Hilary. Skierowano go do Lwowa, gdzie odbył nowicjat i 30 grudnia 1928 roku złożył pierwsze śluby zakonne. W Krakowie ukończył studia filozoficzne, a w listopadzie 1931 roku został skierowany przez przełożonych zakonnych na dalsze studia w Międzynarodowym Kolegium Świętego Alberta w Rzymie. Mając wielkie zdolności i możliwości intelektualne, dał się również poznać jako człowiek cichy, milczący i skupiony. Był zaabsorbowany wyłącznie osobistym kontaktem z Bogiem, a więź z Nim stanowiła dla Hilarego pierwszoplanowe zadanie do realizacji w zakonie. Lata pobytu w Rzymie to także czas złożenia wieczystej profesji zakonnej i przyjęcia święceń kapłańskich. Na podstawie przygotowanej pracy naukowej uzyskał w 1935 roku tytuł lektora teologii, otrzymując nagrodę dla najwybitniejszego studenta Rzymskiej Akademii Świętego Tomasza. Po powrocie do Polski został obdarzony przez władze zakonne bardzo odpowiedzialną funkcją prefekta kleryków w krakowskim seminarium karmelitów. Wykładał tam również teologię dogmatyczną i historię Kościoła. Szybko dostrzeżony został przez kleryków jako wzór. Często mówił nam na konferencjach na temat miłości Boga i Kościoła. A tę miłość można było widzieć w sposobie traktowania obowiązków kapłańskich i zakonnych. On był takim żywym wykładem reguły zakonnej, wspominał jeden z jego wychowanków. Znany był jako człowiek nieugiętego charakteru i spokoju ducha. Cieszył się ogromnym autorytetem i zaufaniem współbraci. Ówczesny prowincjał, pokładając w nim wielkie nadzieje zakonu, mianował go 1 listopada 1939 roku przeorem krakowskiego konwentu karmelitów. Współbracia wspominali go jako zakonnika o wybitnych cnotach i humanitaryzmie. Do każdego odnosił się z życzliwością, zgodnie z założeniami zakonnymi. On kochał swój zakon. Troszczył się o jego stan materialny i duchowy. Uchybienia poprawiał w sposób subtelny, ale konsekwentny. Dla niego zakon to była świętość. Był sprawiedliwy i wszystkich jednakowo traktował. Braci miał w wielkim szacunku. Dla siebie był bardzo wymagający i surowy, a dla innych starał się zawsze okazywać wiele cierpliwości. Dokładnie stosował się do porządku dziennego i tego od kleryków wymagał. Był wymagający,
ale miał dużo dobroci i życzliwości względem każdego. Zlecone mu obowiązki traktował poważnie, wspominał ojciec Jakobin Czyżowski. Ze względu na posiadaną cnotę roztropności, prowincjał wybrał go na przeora mimo młodego wieku. W tym czasie w klasztorze było około 12 księży, 20 kleryków i 15 braci zakonnych. Lata okupacji były dla całego narodu polskiego wielką próbą wiary i charakterów. Doświadczali tego także zakonnicy, którzy zmagając się z bardzo trudną sytuacją, spieszyli z pomocą wszystkim potrzebującym. Ojciec Hilary jako przeor przyjął do klasztoru sporą grupę wysiedleńców z Poznańskiego. Nie zamknął furty przed cierpieniem ludzkim i dał im dach nad głową. Szczególną troską otaczał potrzebujących, cierpiących i chorych. Pierwsze aresztowania zakonników z krakowskiego klasztoru miały miejsce 18 i 19 września 1940 roku. Oskarżono ich, że pomimo zakazu śpiewana była w kościele pieśń Boże coś Polską. Niecałe 3 miesiące później, 4 grudnia 1940 roku, żołnierze niemieccy przyszli aresztować pozostałych braci. Ojciec Hilary nie został aresztowany, bowiem był nieobecny w klasztorze. Po powrocie od razu czynił starania o uwolnienie współbraci. Udał się na gestapo, twierdząc, że to on jest przeorem klasztoru i on odpowiada za wszystkich. Na jego usilne prośby i starania uwolniony został tylko jeden zakonnik, najstarszy, ojciec Jan Konoba. Jego miejsce zajął ojciec Januszewski. I wtedy rozpoczęła się jego osobista droga krzyżowa. Został uwięziony na Montelupich, następnie przewieziony do Sachsenhausen, a w kwietniu 1941 roku osadzony w obozie w Dachau, gdzie nadano mu numer 27648. W obozie pracował fizycznie na plantacjach. Były to pola rozciągające się wokół obozu, na których uprawiano warzywa, owoce, a nawet zioła. Wielu więźniów pracujących na plantacjach nie powróciło już nigdy na apel do obozu. Umierali tam z wycieńczenia lub zabijani byli przez hitlerowskich oprawców. Na plantacjach ojciec Hilary pracował m.in. z ojcem Tytusem Brandsma, holenderskim karmelitą wyniesionym do godności ołtarzy. Kilka razy ojciec Hilary pomagał powrócić wycieńczonemu pracą i chorobą ojcu Tytusowi do obozu. Był ceniony przez współwięźniów za dobroć, uczynność i poświęcenie. Wyróżniał się pogodą usposobienia. Tak ojca Januszewskiego wspominał współwięzień ksiądz Kazimierz Mielewski.
Nie tylko ja miałem go w obozie za przyjaciela, ale było takich bardzo dużo wśród księży, którzy cenili u niego jego dobroć, jego uczynność. Nikomu nie odmówił pomocy, a czynił to z taką skromnością i taką prostotą. Był pogodnego usposobienia, bo miał zawsze ufność w lepsze jutro. Ta cnota gromadziła przy nim dużo takich, którzy potrzebowali pociechy. On dodawał im otuchy. Karmelita wszystkim dawał przykład życia modlitewnego. Dzięki moralnemu wsparciu ojca Hilarego wielu więźniów przeżyło ten okrutny czas upodlenia człowieka i jego godności w obozie. A on sam również przetrwał maltretowania, ciężką niewolniczą pracę, czas wielkiego głodu w 1942 roku i trudny czas ogólnego wyczerpania. Jak wspomina ojciec Albert Urbański, współbrat z konwentu krakowskiego, najskuteczniejszym środkiem na przetrwanie była wiara w opatrzność i we wstawiennictwo świętych u Boga. Dlatego bardzo często więźniowie polecali się opiece Matki Najświętszej, świętego Józefa i innych świętych. Duchowni od rana do wieczora wystawiani byli na różnego rodzaju przekleństwa i wyzwiska. Przeklęte klechy, brudne psy, wszyscy wylecicie przez komin. Najtrudniejszy jednak do zniesienia był tak zwany głód Eucharystii. Zakazano im odprawiania mszy świętych i wspólnych modlitw. Jednak na ile to było możliwe, spotykali się na modlitwie i Eucharystii. Ta chwila modlitwy oraz w ukryciu celebrowana Eucharystia dla nich wszystkich była siłą, która krzepiła i broniła przed załamaniem. Benedictus fructus ventris tui, Jezus, Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ojciec Hilary z natury optymista świadomie szerzył optymizm, szczególnie w chwilach, zdawałoby się, beznadziejnej rozpaczy. Wszyscy więźniowie oczekiwali wyzwolenia obozu, bowiem dochodziły już do nich wieści, że front aliantów posuwa się szybko naprzód, niosąc upragnioną wolność. Zdawało się, że ocalenie jest już bliskie. Nadzieje ocalenia zostały jednak rozwiane przez epidemię tyfusu plamistego, która szybko rozprzestrzeniła się w obozie. Baraki z chorymi odgrodzono siatką, aby nikt nie mógł się skontaktować z zarażonymi i aby nikt stamtąd nie wyszedł. Epidemia nie ustawała, a bloków izolowanych wciąż przybywało. Ojciec Albert Urbański wspominał. Księża, patrząc na wynoszone z izb przyległego do nich bloku trupy, świadomi swej bezsilności w niesieniu pomocy materialnej, przede wszystkim jednak troszczyli się o stan dusz nieśmiertelnych. Żeby tak móc dostać się do nich i udzielić im wiatyku i ostatniego namaszczenia, myślał nie jeden z nich. Lecz czyż to nie szaleństwo? Przecież każdemu, kto wchodzi do tego bloku, wychodzić już nigdy nie było wolno. A wszyscy systematycznie, po kilkunastu zaledwie dniach, zarażają się i giną. Decyzja o zgłoszeniu się do pracy w blokach zarażonych nie była łatwa, bowiem była równoznaczna ze śmiercią. Pomimo to zgłosiło się 32 kapłanów, którzy w poczuciu odpowiedzialności za bliźniego zdecydowali się podjąć tę posługę. Po kilku dniach, kierowany gorliwością, dobrowolnie dołączył do nich ojciec Hilary Januszewski, tłumacząc innym: tutaj jesteśmy niepotrzebni, a decyzję podejmuję w pełni świadomości z ofiary z własnego życia,
ja już stamtąd nie wrócę, ale tam nas potrzebują. Wśród chorych apostołował 21 dni. Ojciec Albert chciał pierwszy iść i przyszedł do Januszewskiego jako przeora. To pamiętam dokładnie, bo tam różnie opisują. I ojciec Hilary wtedy powiedział wyraźnie ojcu Albertowi nie. Nie tak cukierkowato pójdziesz. Nie, nas jest mało. Ty musisz wracać do Krakowa. Tam na ciebie czekają. Ale kiedy przespał, przemodlił tę noc, na drugi dzień, jak się spotkali, powiedział nie, pójdziesz. Nie dość, że poszedł ojciec Albert, on za dwa dni czy trzy poszedł też na te bloki zakaźne. Według Alberta to był święty człowiek. I Albert z całą miłością również, kiedy mógł wejść na tę salę zarażony, gdzie Januszewski dogorywał, i wszedł, to oczywiście ojcze przeorze, a do niego to ojce przeorze nie docierało. Ktoś dopiero by mówił, ten człowiek, do którego ty dwasz, ojcze przeorze, to już od dwóch dni chyba jest nieprzytomny, on kona. I rzeczywiście on tam skonał. Ojciec Hilary został powołany do Chrystusowej chwały 25 marca 1945 roku, niedługo przed oswobodzeniem obozu. Jego ciało zostało spalone w obozowym krematorium w Dachau. Oddał swoje życie jako męczennik miłości. Episkopat zwrócił się do wszystkich diecezji zakonów z myślą taką właśnie, zresztą to była myśl ojca świętego Jana Pawła II, żeby przystąpić do procesu męczenników II wojny światowej. Nacisk był bardzo duży, pozytywny nacisk, że wykorzystajmy okres, kiedy jeszcze są świadkowie żyjący, kiedy żyje pamięć o tych ludziach. Księdza tego zapamiętałam, jak byłam dzieckiem i przyjechał, chyba wrócił z Rzymu, i przyjechał i nakładał nam szkaplerze. To ja miałam 6, niecałe chyba 7 lat. Ja miałem wtedy, no, może 11, 12 lat. Go pamiętam, jak był, bo on bywał u nas, nawet w domu nocował. Dlaczego? Dlatego nocował, że jego rodzice i jego brat mieszkali na majątku i nie mieli tak tam pomieszczenia, a u nas było więcej pokoi, także jak przyjechał, to miał swój pokój. Ojca Hilarego zapamiętałem, jak był zawsze pogodny, zawsze uśmiechnięty. O ojcu Januszewskim już słyszałem w 1945 roku, bo ja się urodziłem w oborach, tam gdzie są karmelici. I kiedy wrócili karmelici do obór, wrócił ojciec Jerzy Rutkowski, który go znał dobrze, był jego już nawet wychowankiem, to nam już mówił o świętym zakonniku, który zginął w Dachau, o wspaniałym człowieku, twardym. Mówił bardzo pozytywnie, krótko, święty człowiek. Ojciec święty, czy w ogóle episkopat, chciał ukazać no, bardzo znaczącą drogę, czy w ogóle zapis historii, że jednak duchowni polscy no, ponieśli nie tylko ogromne straty, ale rzeczywiście byli ludźmi, którzy zapisali piękną kartę.
Jan Paweł II wyniósł go na ołtarze wśród 108 męczenników II wojny światowej w czasie wizyty w Polsce w czerwcu 1999 roku. Moja mama dowiedziała się właśnie o Hilarym, o tym, że on jest błogosławiony i stała się taką właściwie od tego momentu jego czcicielką. Modliła się do niego codziennie. No i kiedy zdarzył się jej właśnie wypadek taki, że skaleczyła sobie bardzo nogę, to ona tylko modliła się do tego Hilarego. Nie było właściwie szans na wyleczenie tej nogi, ponieważ chorowała już wiele lat na cukrzycę. Ale mama nie dawała za wygrane. Ona tam ciągle do Hilarego modliła się, prosiła o wstawiennictwo i zaczęła ta noga jej właściwie tak zdrowieć. W tym czasie właśnie też zachorowała jej wnuczka, która no, miała wykrytego nowotwora czerniaka skóry i oczywiście poddana była zabiegowi. Ta operacja się udała i przed ślubem króciutko to było i mógł ten ślub się odbyć właśnie w takim czasie, kiedy był ustalony. Moja mama w to naprawdę tak bardzo wierzyła, że ta jej modlitwa do Hilarego też była, bo ona i o siebie, i o tą wnuczkę tak bardzo się modliła. Kiedy przeglądałem wszystkie dokumenty, odnalazłem zeznania, no, które były pod przysięgą, gdzie no, wielu zakonników, wielu z tych świadków potem dodają, że zawsze wiele razy modliłem się, prosząc go, bo byłem przekonany, że jest w chwale niebieskiej, że jest świętym, że opiekuje się tam gdzieś nami, bo znaliśmy go. I potem kilka świadectw, gdzie konkretnie ludzie opisują, że na przykład modląc się do niego, uważają, że zostali uzdrowieni. Na przykład jest pani z Lublina, która mówi, to jest mój święty, to jest mój patron, przekonana, że została uzdrowiona dzięki jego wstawiennictwu z raka, że miałam guza mózgu i potem po badaniach okazało się, że śladu po tym guzie została. Proszę go o łaski. Jakoś chyba doznaję tej łaski, bo żyjemy jeszcze wspólnie, a taki był mąż bardzo, bardzo chory w listopadzie, że już naprawdę myśleliśmy, że nie będzie ratunku. I muszę powiedzieć, że jestem tak przeświadczona, że chyba pomógł nam ten ojciec Hilary. Błogosławiony Hilary Januszewski jest dla nas wielkim wzorem przede wszystkim. My się w niego wpatrujemy, bo przecież żył tak niedawno. Cała nasza świątynia mówi o jego tutaj pracy, działalności, o tym, co czynił, jak żył. W Krakowie jest oczywiście w bocznym ołtarzu jego duży portret, przed którym się ludzie zatrzymują na modlitwę. Każdy z nas ma tu w celi jego portret, jakiś obrazek, jakąś pamiątkę, która świadczy o tym, że ojciec Hilary jest żywo obecny wśród nas. Nie jako postać człowieka z przeszłości, ale jako realna postać żyjąca z nami tutaj w klasztorze. O czym mówią również te mury, o czym mówią pamiątki. Dachau, miejsce ostateczne dla tysięcy więźniów różnych narodowości, różnych wyznań. To również ostatni etap, ostatnia stacja drogi krzyżowej naszego błogosławionego ojca Hilarego Januszewskiego. Tu w Dachau, gdzie on ofiarował siebie w imię miłości Boga i bliźniego, realizując to największe przykazanie, ofiarując własne życie za bliźnich, ofiarował się, zgłosił się wraz z innymi 32 kapłanami, by pójść do bloków zakażonych tyfusem, gdzie już posługa cała wymarła, by podać dzban wody tym chorym więźniom, by rozgrzeszyć ich, by udzielić im ostatecznego pocieszenia. Świadom, że nie wróci, składa to ostateczne świadectwo na niecały miesiąc przed wyzwoleniem obozu. Tą mszę świętą chcemy ofiarować jego, prosząc o wstawiennictwo, ale chcemy ofiarować za spokój innych karmelitów, którzy zginęli tutaj, byli razem z nim, jego towarzyszami doli i niedoli, którzy tu oddali życie.
Kiedybyśmy spojrzeli na postać ojca Hilarego, zwłaszcza w okresie już obozowym, obóz ukazuje nam jakby formę dojrzewania do decyzji męczeństwa, do decyzji oddania życia. Na pewno w każdym człowieku, który widział jakby koniec obozu, przecież doskonale wiedziano w obozie, co się dzieje w świecie, że wojna się zbliża ku końcowi, idzie oswobodzenie, w każdym człowieku jest to pragnienie życia i w nim też na pewno było. I na pewno była jakaś taka wewnętrzna jego walka również, czy zostać, iść, pomagać, czy wracać. Ja uważam, że ten czas, nim dołączył do grupy pierwszych ochotników, grupy zainicjowanej przez księdza Frelichowskiego, księdza też błogosławionego, na pewno przeżywał bardzo trudny czas. Zresztą słowa, które później wypowiada, idąc, jakby o tym świadczyły. Jestem świadomy tego, iż stamtąd nie wrócę. Powstała litania do błogosławionych męczenników okresu II wojny światowej. Ojciec Hilary został określony jako patron życia. I ja myślę, że można by naprawdę go promować jako wspaniałego obrońcę życia. Jan Paweł II podczas uroczystości beatyfikacyjnych w Warszawie, zaliczając ojca Hilarego Januszewskiego wraz ze 107 męczennikami w poczet błogosławionych, powiedział: ci błogosławieni męczennicy i męczennice wpisują się w dzieje świętości ludu Bożego, pielgrzymującego od ponad 1000 lat po polskiej ziemi. Błogosławieni męczennicy wołają dziś do naszych serc: uwierzcie, że Bóg jest miłością. Uwierzcie na dobre i na złe. Obudźcie w sobie nadzieję. Niech ta nadzieja wyda w was owoc wierności Bogu we wszelkiej próbie. Padre Hilary Januszewski era una persona, diciamo, abbastanza normale. Ojciec Januszewski był zwykłym człowiekiem. Przez kilka lat studiował w naszym kolegium międzynarodowym, a w 1935 roku wrócił do Polski. Został przeorem naszej wspólnoty w Krakowie. Można powiedzieć, że był osobą raczej cichą i spokojną. Natomiast w dwóch dramatycznych momentach życia pokazał całe bogactwo, całą odwagę, całą siłę, jaką miał w sobie. Kiedy zjawili się policjanci z gestapo, on jako przeor wspólnoty dobrowolnie poszedł do więzienia zamiast współbrata. Drugi moment, o wiele bardziej dramatyczny i bardziej znany, kiedy to dobrowolnie zgłosił się do zarażonego bloku, aby tam opiekować się chorymi na tyfus, znajdującymi się w obozie koncentracyjnym w Dachau. Było to na miesiąc przed wyzwoleniem obozu. Tak więc dla mnie głównym przesłaniem jest to, jak osoby, które mają bogate i głębokie życie wewnętrzne, życie wiary i intymności z Bogiem, w ważnych momentach życia robią krok naprzód, dają heroiczne i wywierające wrażenie świadectwo, takie jak świadectwo błogosławionego ojca Januszewskiego.